Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. W dzisiejszym tutorialu zaprezentuję Wam długo oczekiwaną zmianę modułu Twoje zwierzęta. Jak dobrze pamiętacie, przycisk do powiązanych modułów znajduje się tutaj. Kliknijcie na niego i zobaczycie linki do modułów. Przypomnijmy sobie, jak działa ta funkcjonalność. Kliknijcie na pierwszy link i zobaczycie wszystkie pomiary kontrolne dla danego zwierzaka. Wróćmy teraz do poprzedniego widoku. Dodałem tutaj pasek z powiązanymi modułami pod każdym z wpisów, aby ułatwić Wam przeglądanie i aktualizację treści. Przykładowo możecie zobaczyć wszystkie pomiary kontrolne dla danego zwierzęcia, jak to robiliśmy przed chwilą, tylko w inny sposób. Możecie wyświetlić widok poszczególnego wpisu lub go edytować, dokonać jakichś zmian oraz zapisać. Po edycji lub usunięciu wpisu na górze strony zobaczycie alert potwierdzający wykonaną operację. Możecie również usunąć dany wpis. Jak widzicie, wyświetla się tylko 5 rekordów. Jeżeli istnieje więcej, zobaczycie taki przycisk. Limit wyświetlonych rekordów na stronie to 5. Aby załadować kolejne, musicie na niego kliknąć. W prawym dolnym rogu zobaczycie, ile obecnie wyświetlonych jest wpisów i ile jest wszystkich. Wróćmy teraz do przycisku. Kliknijcie na niego i od razu zobaczycie, że ładują się kolejne wpisy i aktualizuje się ilość wyświetlonych wpisów. Wróćmy teraz do górnego paska. Dodałem tu checkboxa, dzięki któremu możecie ukryć wszystkie panele na stronie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami oraz zachęcam do subskrypcji kanału.